Szafarze tajemnic Bożych. Nauczanie domowe. 2 września. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 4, wersety od 1 do 5. Niechaj uważają nas ludzie za sługi Chrystusa i za szafarzy tajemnic Bożych. A od szafarzy już tutaj się żąda, aby każdy z nich był wierny. Mnie zaś najmniej zależy na tym, czy będę osądzony przez was, czy przez jakikolwiek trybunał ludzki. Co więcej, nawet sam siebie nie sądzę. Sumienie nie wyrzuca mi wprawdzie niczego, ale to mnie jeszcze nie usprawiedliwia. Pan jest moim sędzią. Przeto nie sądźcie przedwcześnie, dopóki nie przyjdzie Pan, który rozjaśni to, co w ciemnościach ukryte i ujawni zamysły serc. Wtedy każdy otrzyma od Boga pochwałę. Zwróćmy uwagę na 2 pierwsze zdania tego czytania. Paweł mówi o swojej posłudze i o posłudze innych jako o pewnym zadaniu. Zadaniu, które pozwala nazwać bardzo konkretnie tych, którzy podejmują dzieło Boże. Są to słudzy Chrystusa i szafarze Bożych tajemnic. I na tym drugim tytule chciałbym, żebyśmy się skupili. Dlaczego? Dlatego, że księży nazywamy szafarzami sakramentów. Ale przecież w Kościele posługują także ludzie świeccy. I to określenie szafarze tajemnic Bożych bardzo pasuje do posługi właśnie tych, którzy nie są duchownymi. Można powiedzieć, ojciec rodziny jest szafarzem Bożych tajemnic, ponieważ on modli się za swoją rodzinę, ponieważ on chroni życie, ponieważ on głosi Ewangelię swoim dzieciom i swojej żonie. Jest szafarzem Bożych tajemnic. On staje na czele modlitwy rodzinnej, on decyduje o rodzaju świętowania, przynajmniej tak powinno być. Jest szafarzem Bożych tajemnic. Ktoś, kto modli się wstawienniczo, czasami go w skrócie tak nazywamy w ogóle wstawiennikiem, jest szafarzem Bożych tajemnic, bo ma w swoim sercu współczucie, bo ma rodzaj modlitwy, która służy mu do tego, żeby orędować za innymi. Czy to jest modlitwa różańcowa, czy to jest modlitwa spontaniczna, czy to jest modlitwa psalmami, czy innymi fragmentami Słowa Bożego, ktoś, kto przyczynia się za innymi, jest szafarzem Bożych tajemnic. Ktoś, kto, to trzeci przykład, ewangelizuje, niesie dobrą nowinę, jest wprzęgnięty w całe dzieło Kościoła. Jest zaproszony i zobowiązany do tego, by nieść dobrą nowinę drugiemu człowiekowi. Nie jest księdzem, ale jest szafarzem Bożych tajemnic. Przez to głoszenie Bóg rodzi wiarę w sercu drugiego człowieka. Zwróćmy uwagę, Paweł mówi, od szafarzy Bożych tajemnic wymaga się tego, aby byli wierni. Aby ojciec rodziny nie uciekał ze swojego miejsca, ze swojego zadania i roli, do której Bóg go powołał. Aby wstawiennik był wytrwały, nie zniechęcał się jakimiś takimi czy innymi kłopotami czy trudnościami. Aby ewangelizujący korzystał z każdej okazji, by głosić dobrą nowinę. To jest wierność. Zadanie dla ciebie na dziś. Przyjmij ten tytuł do swojego serca. Myśl o sobie w ten sposób. Jestem szafarzem Bożych tajemnic. Pozwól, by to Słowo Boże, które tak cię nazywa, przeniknęło głęboko w najbardziej wewnętrzne pokłady twojej istoty. Że tak jak ksiądz może się nazwać szafarzem sakramentów, tak ty od dzisiaj nazywaj siebie szafarzem Bożych tajemnic i bądź wierny. Niech w tej roli i w tym zadaniu i w tym przywileju
Błogosławić się On, dawca tego wszystkiego, Ojciec, Syn i Duch Święty.